Przecież wszystkim. W ostatnim materiale poruszałem kilka tematów, a propos tego co aktualnie na rynku robię. W jakim momencie się znajdujemy i czego się spodziewać? I pojawiło się kilka komentarzy, rozostałem parę które prowokowały trochę do takiej debaty: czy to już jest koniec chosy? Czy rzeczywiście te spadki, które mieliśmy ostatnimi tygodniami, które się pogłębiały z dnia na dzień dosłownie, świadczą o tym, że powiedzmy pewien etap cyklu się zakończył i czy można to analogicznie porównać do sytuacji z roku 2021, kiedy mieliśmy taki double top, tak? kiedy mieliśmy po prostu długą przerwę pomiędzy podwójnymi szczytami na Bitcoinie i tym samym dwóch Dwoma falami chosy. Wielu z Was doszukuje się analogii, doszukuje się po prostu takiego no, momentu który miałby aktualnie mieć miejsce, czyli powiedzmy, nakładając na siebie te wykresy, gdzieś tam cykl do cyklu, widzielibyśmy rzeczywiście po prostu coś takiego, że teraz przez parę miesięcy będziemy w trendzie spadkowym, jeżeli chodzi o bitcoina, a później, no i tym samym to pociągnie resztę kryptowalut, a później po prostu market zaliczy duże recovery i tym samym wrócą te wszystkie altcoiny, które przynajmniej przetrwają na właściwy tor. Tego byście chcieli, ale niektórzy właśnie po prostu złorzeczą, że to się w ogóle nie wydarzy, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, że wedle niektórych na 99%, nawet takie komentarze widziałem, to już jest koniec hossy, należy pakować monatki, po prostu się zawijać. Więc w dzisiejszym materiale stwierdziłem, że poruszę ten temat, przeanalizujemy sobie kilka istotnych aspektów i spojrzymy, w którym momencie na rynku kryptowalut się znajdujemy i czy rzeczywiście jest się czego bawiać, czy jednak jeszcze trochę dobrego przed nami. Szczególnie osoby, które weszły na rynek 2, 3, 4 miesiące temu, no wydaje mi się, że byłyby wręcz zdruzgotane, wiedząc, że kupiły altcoiny Bitcoina na samej i teraz już przez następne dwa lata będą spadać na pysk i po prostu nie będzie czego zbierać. No, wydaje mi się, że taka sytuacja byłaby dla was no, nie dość, że powiem, frustrująca a nawet można innych epitetów użyć. Więc po prostu wydaje mi się, że takowe osoby szczególnie będą zainteresowane, ale również i ci widzowie ze starszym stażem, osoby z większym doświadczeniem na rynku krypto, ponieważ rzeczywiście jest to coś, co no jest chyba kluczowym elementem tej całej gry i układanki i tego, czy rzeczywiście na rynku kryptowalut jeszcze będziemy mogli zarobić i w co warto się pakować. Więc wiadomo, że na kanale czy ja osobiście mieliśmy wzloty, mieliśmy upadki, mieliśmy rewelacyjne serie zwycięstw, na przykładowo kilkunastu tradeów z rzędu, tak, pokazuję wam jakieś teraz analogie, wycinki z Telegrama, o których mówię. Mieliśmy również jakieś upadki czy arbitrum, czy inne zagrania, które po prostu się nie udały i to jest naturalna część tego cyklu, tak? Ale również ja widzę teraz po humorach czy po wyświetleniach, nawet na takim YouTube czy na Telegramie, że jesteśmy w momencie wręcz porównywalnym do tego, co było widziane jeszcze rok temu w takiej głębokiej bescie, co było widziane półtora roku temu w ogóle, gdzie wszyscy zgrzytali zębami, tak? I zastanawiali się, czy Bitcoin przeżyje do jutra i teraz znacznie spadł przyrost nowych osób, to jest po prostu pewna informacja, od źródła możecie mi zaufać, mam kilka metry, które o tym świadczą, więc po prostu według mnie jest to wręcz absurdalny moment, gdzie nawet kilkunastukrotnie, bo serio o tyle, w niektórych aspektach spadło zainteresowanie nowych osób rynkiem kryptowalut i gdzieś tam po prostu całym tym ekosystemem i to nie względem roku czy półtora roku wstecz, ale względem marca, czyli kwartału do tyłu. I to myślę, że również samo o sobie świadczy, jak ludzie spanikowali, jak się spłoszyli, jak się rzeczywiście boją tego, co się aktualnie dzieje, więc po prostu zanim zaczniemy dalej z opowieścią, subskrybujcie kanał, zostawcie kciuk w górę. Jeżeli ten materiał wam się podoba i napiszcie w komentarzu po prostu proste zdanie czy według was jest to koniec hossy jeżeli tak, to dlaczego? A jeżeli nie, to również dlaczego? Trzy najciekawsze komentarze w ciągu 48 najbliższych godzin dostaną ode mnie 100 USDT, każdy z komentarzy, więc łącznie jest 300 dolarów do wygrania. Po prostu trzy osoby, które napiszą najciekawszy komentarz, dlaczego jest koniec hossy lub dlaczego jeszcze ta hossa będzie według Was trwała. Myślę, że też zachęcam do czytania tych komentarzy, bo na pewno jest wiele elokwentnych osób i takich, które podają wątpliwość wiele rzeczy w mojej społeczności i będzie po prostu co do, do, do poczytania. Tak? Więc po prostu takich komentarzy e, ostatnio negatywnych, powiedzmy wręcz, nacechowanych pesymistyczną energią, pojawiło się sporo. Tak? A propos tego końca Hossy. Więc rozłóżmy to sobie w końcu na te czynniki pierwsze i przeanalizujmy te wszystkie najważniejsze aspekty rynku kryptowalut, które po prostu pomogą nam określić moment cyklu, w którym się aktualnie znajdujemy. Ja też wam teraz powiem, że w końcu na giełdzie właśnie Bybit jest taka opcja, że można przepisać konto pode mnie w pełni automatycznie i działa to w taki sposób, że jak dotychczas założyliście gdzieś tam konto, wiecie, w historii, dawno temu nie mieliście po prostu tego podpiętego pod żadnego partnera afilacyjnego, pod żadnego dużego partnera w Polsce i macie takie czyste konto, które po prostu... Nie ma żadnych zniżek, nie ma cashbacków, nie ma dostępu do różnych benefitów edukacyjnych, kursów i tak dalej. To teraz, właśnie, jeżeli wejdziecie w ten link na samej górze w opisie, który jest podany, i widzicie to teraz na ekranie, macie też poniżej link do instrukcji na Telegramie, wrzucimy ją właśnie dzisiaj na grupie. Jeżeli dla kogoś to jest skomplikowane, to tam jest wszystko też opisane. Więc wchodzicie tam i wpisujecie po prostu tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, mój referral call, czyli 24727, 24727 macie teraz napisane też na ekranie, a po drugie, wpisujecie powód przypięcia konta, na przykład piszecie, i want to be under mark because I like his channel. I tyle, tak? Nic więcej nie musicie pisać, to po prostu i tak nie ma znaczenia. Liczy się ten partner code. I jeżeli wy jesteście osobami, które nie wpłaciły wcześniej środków na giełdę Bybit, to musicie to zrobić po wypełnieniu formularza w ciągu maksymalnie 4 dni, minimum 100 dolarów, żeby was zaakceptowało pomyślnie, lub po prostu, jeżeli już środki tam macie, to musicie zrobić minimum trading volume na 2000 dolarów, tak? Czyli na przykład odpalacie sobie na Bitcoinie, nie wiem, 20 dolarów na dźwigni razy 50, otwieracie zamykacie pozycję, macie wtedy dwa razy po tysiąc obrotu i macie spełnione zadanie, jesteście wtedy pode mną, więc to jest świetna gratka dla osób, które czekały od roku, od dwóch na to, żeby rzeczywiście móc się po prostu przypisać i móc skorzystać z kursu Akademii Kryptowalut, darmowy kurs tradingowy, tam jest wiele godzin lekcji, w opisie jest link, VIPa na Discordzie, cashbacków, turniejów, giveaway, mojej książki za darmo i wszystkiego, co po prostu proponuję wraz z zwrotem z pierwszego depozytu do 30 tysięcy dolarów, więc sobie zobaczcie to w opisie, bo serio warto, przeklikajcie jeżeli to konto na macie. Tym razem jest to po prostu taka reklama dla tych, którzy już mają, a nie dopiero chcą założyć. Więc ogólnie zacznijmy sobie też od takiego slajdu a propos tego szału z memcoinami, tak? Bo jest dużo promocji tokenów przez celebrytów obecnie, a gdy spojrzymy wstecz na poprzedni cykl, tak? A propos właśnie tego, co widzimy, to wtedy właśnie takie kosmiczne pompy na memcoinach i shillerka wręcz ze strony celebrytów były wyznacznikiem cyklicznego szczytu na rynku krypto, tak? I wtedy to był też koniec hosty i początek Długiego bermarketu. A teraz w 2024 roku mieliśmy niemalże identyczną sytuację, czyli chore, wręcz chore wzrosty memów na solanie, tak, base czy na sieci ton, spotęgowane właśnie silowaniem tokenów przez takie osoby jak Andrew Tate, Iggy Azalea czy nawet Lil Pump. I tutaj rzeczywiście, gdy spojrzymy na wykresy, to wzmożona aktywność celebrytów wyznaczała ten lokalny szczyt powyżej 71 tysięcy dolarów na początku czerwca. Jednak ja osobiście no nie uważam, że był to cykliczny szczyt kryptowalut, tak? bo to było raczej kolejne czyszczenie rynku. Tak, z mojej perspektywy dzielę się moim zdaniem, e, dużo przelewarowanych traderów, tak? Nowi łasi na kasy inwestorzy również zostali zrównani z ziemią w ciągu ostatnich kilku tygodni czy miesięcy. Wiecie, jeżeli chodzi o traderów, to dużo osób trochę też zapomniało, czy nie wzięło pod uwagę tego, że ten okres po halvingu był dosyć nudny. Nawet nie mówię o tym, czy kryptowaluty spadają, czy rosną. Chodzi o to, że zbyt dużo się nie dzieje, więc często to konsoliduje. Nie masz tyle do roboty, tak? A cena Bitka konsolidowała właśnie przez kilka miesięcy, zanim zaczęliśmy większe wzrosty. I tak samo jest w tym cyklu, bo od trzech miesięcy znajdujemy się po prostu w range pomiędzy 57 tysiącami dolarów, a 73, i już trzykrotnie większość osób longujących na górze tego kanału zostało zlikwidowanych. I pierwszy raz był na początku kwietnia, drugi w połowie maja i trzeci raz miał miejsce na początku czerwca, a te niecierpliwe osoby, niecierpliwi gracze, tak, którzy chcą zarobić miliony jak najszybciej, zostali wręcz zniszczeni na memcoinach, a skąd wiem, że masa osób straciła na tym kasę, już wam mówię, tak, bo na Twitterze tak owszem, no pojawiały się jakieś historie, w których ktoś zrobił razy 100 lub nawet razy 1000 na memcoinie w krótkim czasie, dało się to zrobić, ale musicie zrozumieć, że w tym w nowym towarzystwie czy kasynie, naprawdę wygrywają tylko nieliczni, tak? A ponad 90% osób traci, bo bezmyślnie goni się za szybkim zyskiem, próbuje znaleźć projekt, który akurat zarobi. I ten wielki hype na memcoiny dobrze się raczej nie skończy. Mnóstwo osób się na tym wyzeruje i też straci jakąś cierpliwość i ochotę na operowanie na rynkach finansowych, ale no, po prostu nie zrobili tego w odpowiedniej formie, nie potraktowali tego długoterminowo. Więc jeżeli macie się już to bawić, to no, trzymajcie się sztywnych zasad, żeby tego kapitału głupy nie tracić ja też mam właśnie playlistę w opisie, jak poprawnie tradeować. To nie tylko tyczy dźwigni, ale też właśnie Memcoinów. Więc sobie zobaczcie, jest ona przypięta i też w prawym górnym rogu macie poradnik do giełdy baby, Tak jeszcze właśnie ktoś chce jakieś memy rozgrywać na dźwigni czy coś, to myślę, że się przyda. Jest pierwszy właśnie o wpłacie euro złotówek, a drugi o dźwigni i o tych wszystkich parametrach. Więc macie jeden po drugim też na głównej stronie kanału i w opisie one są. Więc wy ogólnie się nie dajcie złapać tę pułapkę na tej ostatniej prostej, przed większymi wzrostami, no bo możecie tego potem żałować, tak? Ale czemu ten wielki. Hype na MM I czemu celebryci szulują swoje tokeny? Yy, I czemu to nie jest wyznacznik szczytu hosty w 2024 roku? Tak, no bo ten cykl właśnie pod tym względem jest inny od poprzednich, bo społeczność wykorzystuje takie pewne narzędzie, które po prostu umożliwia tworzenie tokenu za śmieszne 3 dolary. No i tu jest taki, yy, taka platforma, to się nazywa PumpFan gdzie można swój token wymintować i to jest teraz największy problem rynku krypto na ten moment, bo jeszcze kiedyś, parę lat temu było mniej projektów, nawet ludzie nie wiedzieli, jak je zrobić, a teraz w chwilę można sobie tam przeklikać jakiś prosty smart kontrakt, za, zapisać, automatycznie on się tam gdzieś tam tworzy, można sobie zrobić różne rzeczy i po prostu mamy token, tak? A pomijając już to, że po halvingu mamy cykliczną konsolidację, to niestety w samym maju powstało niemal pół miliona nowych tokenów tylko na Solanie, nie mówiąc już o innych chainach, więc ludzie też wpadają w taką pułapkę braku Wyboru, rozproszenia kapitału, rozwodnienia tego wszystkiego i robi się po prostu nieciekawie. A ten trend niestety, jest dla naszej branży po prostu destrukcyjny, bo kapitał jest bardzo rozproszony na tysiące projektów i przez to nie wędruje do tych największych altcoinów, a ludzie dosłownie stracili rozum i kompletnie odpuścili jakieś takie, wiecie, inwestowanie w mocne projekty Stop 100, a zamiast tego próbują skakać z kwiatka na kwiatek w poszukiwaniu za kolejnym shitcoinem, który zrobi im razy 100 w kilka dni. I takie są obecne realia rynkowe, i naprawdę nie jest łatwo w nich zarobić, tak? Pomimo dobrych intencji, fajnych przekmin, Czasami i tak wygra coś, co jest na pozor po prostu błahe. A w poprzednich cyklach aż takich problemów po prostu nie było. Ta liczba projektów, w które można było inwestować była znacznie mniejsza i dzięki temu kapitał wędrował właśnie do nich. A naszym zadaniem jest po prostu trzymania się z dala od tego agresywnego rozgrywania tych nowych memcoinów, które żadnej wartości nie mają, jeżeli nie wiemy co robimy. A wiadomo, że to kusi. I tak jak wspomniałem wcześniej... Też możecie się pobawić na memach, wiadomo, ale rozgrywać je rozsądnie, wrzucić tylko tyle kasy, ile rzeczywiście gdzieś tam możecie stracić po uprzedniej analizie, bo zarobią na tym wszystkim ci, którzy sprzedają na szczycie, albo deweloperzy tworzący tokeny, albo insiderzy, którzy będą o krok przed ulicą, brzydko nas wszystkich tutaj nazywając w pewnej formie. Wiadomo, no ja może jestem o krok dalej od was, bo mam jakieś tam znajomości, ale część z was po prostu nie ma żadnych. To w ogóle jesteście na szarym końcu łańcucha pokarmowego, mówiąc bezpośrednio brzydko i wprost. Ale trzeba sobie z tego zdawać sprawę, zamiast być gdzieś tam w tym lupie, wiecie, po prostu dasną tego kapitału. Więc zarobek na krypto, ogólnie, tak sobie myślę, wydaje się spod Pozór łatwy, tak? Ale przetrwanie tych najgorszych chwil w cyklu, takich jak teraz, nie jest proste, bo to jest kolorowe, przyjemne. Macie taką werwę krzepę w sobie witalną w momencie, gdy wszystko rośnie. Jednak zawsze warto było cierpliwie przeczekać te czasy nudy i spadków. Tak pokazywała historia, bo koniec końców zawsze, zawsze, zawsze nadchodziły wzrosty. Może nie wzrosty tego twojego tokena, jednego czy drugiego, co kupiłeś, ale średnio, że masz kilkanaście coinów, to i tak potencjalnie, póki nie ma końca, Szczytu hostsy, końca tego cyklu, powinno się na tym wyjść na plus, jeżeli akurat to wszystko jeszcze co dobre przed nami. Więc jeżeli Wy jesteście w kryptonowi, to ja Was wręcz zapewniam, że niemal cały 2022 rok i początek 2023 nie były łatwe. My przez kilkanaście miesięcy w pewnej formie zwątpienia, pomimo gdzieś tam dobrych intencji i strategii, akumulowaliśmy sobie Bitcoina, Ethereum, inne kryptowaluty, ale głównie te dwie na moim kanale żeby rzeczywiście długoterminowo to fajnie rozegrać. Udało się też złapać parę fajnych coinów z branży AI, na przykład Singularity czy Fed. zrobiła na nawet razy 30 w tym czasie od grudnia 2022 roku, kiedy jej publikowałem. Macie to też teraz na ekranie, więc jak ktoś chce mieć dostęp do tych zagrań, na Telegramie jest moja grupka darmowa, dołączcie sobie, link w opisie pod tym filmem i na ekranie, ale to tak po prostu abstrahując, tak? Bo mówię o tym a propos tego, że te black swany, bankructwa, czy ciągłe spadki na rynku, to jest rzecz powtarzalna, tylko nie liczy przetrwali ten czas ale myślę, że dziś możecie być z siebie dumni, tak? ponieważ inwestorzy wtedy, gdy każdy się bał, e, no, którzy byli na tym rynku, z reguły odnoszą większe sukcesy, co widzicie często po własnych portfelach. Jeżeli ktoś jest od paru miesięcy, to w ogóle nie ma jeszcze szansy, okazji tego wszystkiego doświadczyć. E, nie można zwracać uwagi na ten ogromny food. Trzeba być jednostką silną, psychicznie zdeterminowaną, żeby coś na rynkach finansowych osiągnąć. I tak samo jest teraz, tak? szczególnie w krypto. No bo sytuacja jest o tyle lepsza, tutaj też jedna rzecz, że nie jesteśmy w długim Markecie. No, mamy po prostu chwilowy przestój w hoście, przynajmniej na razie, na który składa się okres pohalvingowy i wakacje, dlatego bądźcie serio konsekwentni w swoich strategiach. Bo też dużo razy mówiłem, że sprzedajemy nasze bagi w 2025 roku, a nie tam, wiecie, w czerwcu 2024 podczas chwilowej korekty, tak? Bo bez tego konsekwentnego podejścia no nie wygracie w grze, jaką jest inwestowanie. I być może to zabrzmiało tak nie lekko motywacyjnie, ale mi serio zależy na tym, żebyście potraktowali te ostatnie miesiące cyklu, czy kilkanaście miesięcy cyklu na poważnie. Bo z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej naszego celu, i w tym momencie. Przechodzę też do tej części materiału, w której chcę wam zaprezentować moje argumenty za tym, że jeszcze tej hosty nie kończymy, że według mnie jeszcze trochę dobrego przed nami, a może nawet dużo dobrego, no bo ja też wiem, tak, że takie samo przekonywanie was, żeby być wytrwałym, to tylko rzucanie słów na wiatr. Ale teraz już podejdźmy do tej sprawy w merytoryczny sposób, bez takich frazesów, i spójrzmy po prostu na wszystkie najważniejsze dane. Po pierwsze, Bitcoin spadł w zeszłym tygodniu do 58 400 dolarów. Jest to najniższa cena niemal dwóch miesięcy. A od momentu osiągnięcia swojego nowego all-time high, w połowie marca, ta największa kryptowaluta po prostu ma problemy z utrzymaniem wzrostowego momentu. I to jest fakt, to jest prawda, a altcoiny radzą sobie jeszcze gorzej. Więc większość osób też nie wie, co głównym powodem tych spadków było. I każdy cykl bitcoina ma to do siebie, że pierwsze kilka miesięcy po halvingu górnicy nie są w bardzo komfortowej sytuacji, bo właśnie nagroda za ich pracę to oczywiście bitcoiny, i one w dzień halvingu maleją o 50%. I to sprawia, że górnicy przez jakiś czas muszą sprzedawać swoje bitcoiny, żeby pokryć koszty kopania i się przystosować do tego, jak zmieniają się zasady gry, lub w ogóle zlikwidować swoje kopalnie, jeżeli przestają się opłacać. Więc, gdy to połączymy, tą dynamikę z konsolidacją na rynku, to trzeba się przygotować na kilka, kilka miesięcy zwiększonej presji sprzedażowej ze strony właśnie górników, minerów, tak? I tego mieliśmy idealny przykład w czerwcu, bo górnicy sprzedali wtedy 30 tysięcy ponad swoich bitcoinów, wartych około 2 miliardy dolarów, co również na spadki się przełożyło i dołożyło do tego swoją Cegiełka. I kolejna rzecz to to, że na rynku po raz pierwszy od dawna zapanował po prostu strach, tak? Bo większość tych altcoinów od swoich szczytów po prostu spadła o 40, 50, czy nawet 70%. Taką korektę miała i rzeczywiście po prostu ten czas, w którym. Powiedzmy, te spadki się przedłużają i nie widać zbytnio oznak ożywienia na rynku, to zaczyna przypominać pewnej formie okres Bessy. Ale problem z rynkami polega na tym, że po prostu nigdy, nigdy nie wiadomo dokładnie, kiedy ten szczyt osiągną, tak. I rynek krypto jest tego idealnym, wręcz perfekcyjnym przykładem, bo wiele osób zaangażowanych tutaj ze swoim kapitałem po prostu błędnie przeoczyło momenty sprzedaży w poprzednich cyklach. A wszystko wydaje się też takie proste, patrząc wstecz. Wiadomo, analiza wsteczna zawsze skuteczna. Możemy sobie tam zerkać i snuć teorię, co by było gdyby. Ale na przykład dzisiaj wiemy to, wyciągając wnioski, że all Time High Bitcoina z grudnia 2017 roku było szczytem na następne 3 lata, mimo że inne kryptowaluty kontynuowały wzrost przez kolejne kilka tygodni. A w marcu 2017 2021 roku, gdy Bitcoin po raz pierwszy przekroczył 61 tysięcy dolarów, nie było pewne, że w listopadzie wartość ta wzrośnie o kolejne 13%, po tym jak właśnie wcześniej spadło prawie połowę. Więc w pewnym momencie to się po prostu stało oczywiste, że host dobiegła końca a też osoby, które były bardzo bycze mogły to zauważyć później niż te, które były niedźwiedzie nastawione, ale tak czy inaczej ten krachtery w maju 2020 roku oraz następujący po nim wręcz lawinowe, kaskadowe likwidacje i bankructwa były właściwie ostatnim takim woziem do trumny. Idąc dalej, to na przykład nowy all -time high na poziomie nie ma 74 tysięcy dolarów w marcu tego roku według wielu osób mogło być szczytem obecnego cyklu i to by oznaczało, że Hossa się skończyła, a na rynku od wielu tygodni zapanował strach, tak? ale widzimy też, że Kapitulacja na wielu altcoinach, a Bitcoin zalicza najniższy poziom prawie dwóch miesięcy, pomimo tego, że to jest cały czas tylko w cudzysłowie 20% korekta no i ja tam wiecie, nie przewiduję tej przyszłości, z fusów tam wróżyć nie zamierzam, ale mam kilka przydatnych wykresów według mnie, które świadczą po prostu o tym, że to nie jest koniec hossy, a normalna korekcja w trendzie wzrostowym. Więc na dobrą sprawę, jeżeli przyjrzymy się sytuacji z schodnej perspektywy i zadamy sobie pytanie, czy spadek 18% od lokalnego szczytu to coś normalnego, no to odpowiedź może być właśnie zawarta między innymi na tym slajdzie, który teraz widzicie, bo porównując sobie korekty w poprzednich cyklach, no możemy powiedzieć, że ten cykl nas nieco rozpieszcza, bo Bitcoin od dołka z 2022 roku nie przychodzi korekt większych niż 25%, a w poprzednich bull marketach niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z w wręcz rzędu 40%, tak? I tutaj ta część pesymistycznych opinii na pewno pochodzi też od nowych, mniej doświadczonych osób, które nie przeżyły tak głębokich korek jak wcześniej i są w takiej pewnej formie paniki obecnie w szoku in state of shock, ale patrząc na ten wykres, no nie mamy absolutnie powodów do paniki. Ale idziemy dalej. E, takie pytanie warte sobie, żeby zadać, to czy ten cykl jest inny w jakiejś formie? No na pewno tak, bo nie ma dwóch identycznych okresów nigdy. Ale czy obecny price action Bitcoina bardzo się różni od zmian cenowych z poprzednich rynków byka, no z pomocą tutaj przychodzą nam takie grafiki, które ilustrują jak zachowuje się Bitcoin po halvingu w różnych cyklach i od tego ostatniego przepołowienia się, tak sobie nazwijmy, mijają nam ponad dwa miesiące i to jest czas ruchu bocznego i ta pogrubiona złota linia, którą tutaj widzicie, to jest price action Bitcoina w tym cyklu, a inne kolorowe linie to są cykle poprzednie. I tutaj, no serio, nie widać nic szczególnego, co nie zdarzało się już w przeszłości. Za każdym razem po halvingu doświadczyliśmy wzrostów, które poprzedzane były okresami konsolidacji. I tutaj w rok do półtora roku po tym wydarzeniu był właśnie szczyt hossy. A gdyby ten scenariusz i cykliczność miały się, powiedzmy, zanegować sobie, tak, to byłaby to najkrótsza hossa w historii rynku kryptowalut i jak na razie ku temu nie ma większych przesłanek. Kolejna rzecz to, że Bitcoin posiada pewne cykliczne wzorce dyktowane halving. To jest pewne, a cykle bitcoina nie są identyczne, ale najczęściej bywają do siebie bardzo podobne i ich czas trwania również. I tutaj mam dla was kilka ciekawych statystyk, które świadczą o tym, że ten cykl jeszcze powinien trwać, bo średnio od halvingu do szczytu rynkowego miał dotychczas 480 dni, czyli około rok i 4 miesiące. A Gdyby obecny cykl miał podążać podobną trajektorią, a z poprzednich slajdów wiemy już, tak, że do tej pory mniej więcej tak to wygląda, to według tego szczytu przypadałoby to wszystko w okolicach trzeciego lub czwartego kwartału 2025 roku. No, no ale idąc dalej, są też pewne wskaźniki on-chainowe, które wskazują na niemal 100% skutecznością szczyty HOS, przynajmniej wstecz. No ale te metryki właśnie też wiecie, nie sygnalizują szczytu. Jednym z takich wskaźników właśnie jest MVRVZ i tutaj ten Z, skoro ocenia, czy Bitcoin jest przewartościowany, czy niedowartościowany w stosunku do swojej takiej godziwej ceny, powiedzmy, takiej fair price, kiedy wartość rynkowa jest znacznie wyższa niż wartość zrealizowana, to zwykle to sygnalizuje ten szczyt rynkowy, który obrazuje ta czerwona, widoczna strefa, a z kolei znacznie niższa wartość rynkowa w porównaniu do wartości zrealizowanej, często wskazuje na dna rynkowe, czyli strefę zieloną. Więc w całej historii Bitcoina ten wskaźnik niemal ze 100% skutecznością, no prócz drugiego szczytu w 2021 roku sygnalizował nam perfekcyjny moment na wyjście z rynku. I za każdym razem, gdy ta złota lina wchodziła do czerwonej strefy, to był to świetny moment na sprzedaż swoich kryptowalut. A jak widzimy, Obecnie do czerwonej strefy przewartościowania mamy jeszcze bardzo daleko i będę Was aktualizował tutaj na Telegramie, właśnie na mojej grupie, bo tam jestem w stanie w formie postów to robić. Kiedy ten wskaźnik będzie dobijał do swoich szczytów i jak to właśnie wygląda. Kolejny świetny z nich, z tych wskaźników, który właśnie wyznacza nam koniec cyklu, to p Cycle Top. I ten wskaźnik składa się ze 111-dniowej średniej kroczącej oraz podwójnej wartości 350-dniowej średniej kroczącej, ceny oczywiście Bitcoina. I tutaj to jest taka metryka, która pokazuje, kiedy Bitcoin staje się znacząco przegrzany historycznie była dobrym wskaźnikiem szczytów cykli. I za każdym razem, gdy zielona średnia krocząca przecinała od dołu filetową linię, był to szczyt Hossy. I tutaj rzeczywiście wygląda to w taki właśnie sposób, ale po prostu też widzimy, tak, że nie tylko dane właśnie onchainowe wskazują na to, że jesteśmy nam daleko od tej wielkiej euforii, która zwykle wyznaczała szczyt hossy. Spójrzcie na przykład na obecne wyświetlenia filmów o tematyce krypto na YouTubie i też weźcie poprawkę małą na to, że o kilka lat poszliśmy do przodu, jest trochę więcej ludzi na świecie i tym samym jest więcej starszych osób, które te filmy mogły obejrzeć, a mniej tych najstarszych, którzy po prostu dalej jeżeli a tego nie oglądali, więc jeszcze lepiej powinno być. A jednak gdy w 2021 roku Bitcoin wyznaczył nowe szczyty i kosztował ponad 63 tysięcy dolarów, to kryptokanały zgarniały średnio 4 miliony wyświetleń każdego dnia. W czerwcu 2024 roku, gdy Bitcoin był w okolicach 70 tysięcy dolarów, to tych dziennych wyświetleń było aż 5 razy mniej. W porównaniu do pierwszego szczytu hosty w 2021 roku. Mówię tak w, w ogólnieniu u tych największych kanałów, tak? I to też mówi nam sporo o takim znacznie, znacznie mniejszym zainteresowaniu, mimo podobnej ceny. Więc widzimy, że ta cena jest bardziej organiczna, bardziej taka już wypracowana, niż rozmuchana, jeżeli chodzi o aktualne o em high bitcoina. Nie było to jakieś nie wiadomo co, tak? Powiedzmy sobie pod tym względem. Więc kryptowaluty teraz w mniejszym lub większym stopniu bywają takie skorelowane z największymi indeksami giełdy tradycyjnej, do których należy S&P 500 czy Nasdaq. I gdy giełda tradycyjna rośnie, to generalnie rynek krypto również podąża jej śladem w skali makro, i to ma związek chociażby z cyklami globalnej płynności, o których opowiem w dalszej części tego materiału. No bo zdarzają się momenty, gdy ruchy indeksów i Bitcoina różnią się między sobą, a wzajemną korelację lub jej brak pomiędzy różnymi asetami mierzy się w matematyczny sposób, tak zwaną miarą Pearsona. I dzięki temu możemy mierzyć, czy faktycznie to, co się dzieje z amerykańską giełdą, ma wpływ również na kryptowaluty. Więc ta korelacja Pearsona to jest taka miara, która pokazuje, jak silnie dwie zmienne są ze sobą. Powiązane. Więc jeżeli wartość jest bliska jednemu, to oznacza, że gdy jedna zmienna rośnie, druga też rośnie w sposób przewidywalny. Więc jeżeli wartość jest bliska minus jeden, oznacza to, że gdy jedna zmienna rośnie, druga maleje w sposób przewidywalny. I ta korelacja bliska zero oznacza brak wyraźnego związku między zmiennymi. I to jest taki sposób na sprawdzenie, czy i jak w ogóle dwie rzeczy są ze sobą związane i skorelowane. Więc w ciągu ostatnich pięciu lat korelacja Pearsona między Bitcoinem a indeksem Nasdaq 100 wykazywała znaczne wahania. Tak ogólnie. Ogólnie rzecz biorąc, to w tym okresie wartość korelacji była zmienna, ale często była dodatnia, sięgając nawet poziomu 0,8 w momentach największej synchronizacji ruchów cenowych i to na tych obydwu aktywach. I ta dodatnia korelacja pomiędzy bitcoinem a rynkiem tradycyjnym w mniejszym lub większym stopniu po prostu istnieje i to jest fakt. A jeżeli amerykańska giełda rośnie, to też kryptowaluty rosną. Więc sprawdźmy sobie, ile statystycznie trwał bull run na Wall Street, bo to jest takie zagadnienie, też taki obiekt westchnienia wręcz wielu analityków rynku oraz akademii wręcz ekonomicznych, tak? Jakichś tam wyniosłych placówek, bo według obliczeń Uniwersytetu Idaho, to od 1926 roku do 2019 hosta dla indeksu S&P trwała średnio ponad 6 lat. A inne dane, do których też się dokopałem, liczą, że średnią każdej hosty jest 1950 dni, czyli prawie 5,5 roku. Więc... No ja wam nie powiem, kiedy nadejdzie szczyt dla indeksu S&P 500, to jest zbyt duże przedsięwzięcie do takiego robaczka. Ale licząc od ostatniego dołka w październiku 2022 roku, minęło na razie około 630 dni. Więc biorąc pod uwagę historię poprzednich bull marketów, gdyby ten byczy rynek miał już się kończyć, to byłaby to najkrótsza chosta w historii. Więc ja osobiście śmiem w to wątpić. Ale dlaczego idziemy dalej? No Bo światem rządzą pieniądze, tak? I rynkami finansowymi również. I to brzmi trochę, nie wiem, jak taki zużyty slogan. Ale faktycznie jest to prawda, bo od tego, ile jest dostępnego pieniądza na świecie, w danym momencie zależy to, jak sobie dobrze radzą giełdy, akcje, kryptowaluty i inne aktywa ryzykowne. Więc jeżeli pieniędzy jest aż nadmiar, to wtedy ludzie chętnie oszczędzają, inwestują, mają większą skłonność do ryzyka. A przeciwnie, jeżeli pieniądze z są zabierane, to ludzie kierują swoje potrzeby finansowe do najbardziej podstawowych rzeczy, takich środków codziennego utrzymania. Więc w takim wielkim, wielkim skrócie można tak opisać temat globalnej płynności, a to w jakiej fazie obecnie się znajdujemy e, i czy pieniądze jest mało lub dużo w obiegu i kiedy będzie go najwięcej, również możemy zmierzyć, bo to banki centralne poszczególnych państw tak, decydują, czy należy zabrać pieniądze z obiegu, chociażby w celu przeciwdziałania inflacji. I oni to robią poprzez podnoszenie stóp procentowych, co właśnie sprawia, że pożyczanie pieniędzy staje się po prostu droższe, a tym samym zmniejsza się ilość pieniędzy w obiegu. Ponadto banki centralne mogą sprzedawać obligacje skarbowe, co również zmienia płynność na rynku, po prostu zmniejsza ją cały czas, a inwestorzy wtedy po prostu przeznaczają swoje środki na zakup tych papierów wartościowych, zamiast wydawać je na konsumpcję, lub inne inwestycje. Ale tutaj z drugiej strony, gdy gospodarka potrzebuje stymulacji, to banki centralne mogą obniżać stopy procentowe, co z kolei zachęca do zaciągania kredytów i wydawania pieniędzy, więc też innym narzędziem jest luzowanie ilościowe, czyli skupowanie aktywów finansowych, takich jak obligacje, co zwiększa ilość pieniędzy w obiegu, wspiera gospodarkę poprzez obniżenie kosztów finansowania oraz zwiększenie tej właśnie wspomnianej przed chwilą płynności rynkowej. I te działania, tak sumarycznie, pozwalają kontrolować jakby poziom pieniądza w gospodarce, wpływając tym samym na inflację, np na bezrobocie oraz ogólną kondycję ekonomiczną kraju. I w teorii... Obecnie nadal mamy środowisko niesprzyjające bardziej ryzykownemu wydawaniu kasy, a pieniędzy w obiegu jeszcze do niedawna było najmniej w tym cyklu. Stopy procentowe rezerwy federalnej w USA wynoszą od wielu miesięcy 5,5%, co sprawia, że ludzi nie stać na kupowanie ryzykownych aktywów. No i użyłem wcześniej stwierdzenia w teorii, ponieważ mimo tego środowiska z wysokimi stopami, to zarówno rynek tradycyjny, jak i kryptowaluty znacznie zyskały na wartości od początku 23 roku. Ale dlaczego tak się stało? No bo inwestorzy zaczęli grać pod nadejście lepszych czasów, znacznie w Wcześniej. Był to tak zwany front running, wejścia w okres łatwiejszych pieniędzy, stąd mieliśmy spore wzrosty na rynkach finansowych, plus akurat była tam kicha, więc sobie notabene po prostu odbijały. A inne banki centralne głównych gospodarek świata również utrzymują stopy procentowe wysoko, jeżeli spojrzymy sobie tak globalnie na całym świecie. Jednak możemy po prostu dostrzec taki pewien trend wśród największych banków centralnych na świecie, i chodzi o luzowanie tej polityki monetarnej. Bo gdy stopy będą stopniowo obniżane na przyszłe następnych kilku lat, to prawdopodobnie będziemy mogli zaobserwować poprawę globalnej płynności. I przypływ gotówki na rynek. I tak jak przed chwilą wspominałem, to zmiana z restrykcyjnej polityki pieniężnej na bardziej taką luźną powoli następuje. Tak, widzimy to. Europejski Bank Centralny oraz Bank Kanady niedawno obniżyły stopy procentowe, przy czym Bank of Canada stał się pierwszym krajem z grupy G7, który to uczynił, zmniejszając swoją stopę o 25 punktów bazowych do 4,75 punkta procentowego. Dalej poszedł w jego ślady ECB, który obniżył swoją stopę depozytową o 25 właśnie punktów bazowych do 3,75%. Punkta procentowego, co stanowi pierwszą obniżkę od pięciu lat. I Szwajcarski Bank Narodowy, czyli SNB, niespodziewanie obniżył stopy o 25 punktów bazowych już w marcu i dokonał kolejnych cięć właśnie w czerwcu. I z drugiej strony rezerwa federalna USA prawdopodobnie utrzyma stopy na obecnym poziomie jeszcze w lipcu z potencjalnymi obniżkami dopiero we wrześniu. I to będzie zależeć od warunków ekonomicznych po prostu. Więc obecnie ponad 50% rynku przewiduje tak, że stopy procentowe zaczną być obniżane przez Fed już od września tego roku, co zapoczątkuje taki nowy cykl monetarny i poluzuje nieco finanse, by gotówki do obiegu przybywało. I to też myślę, że jest taki dobry moment na właśnie pokazanie Wam takiego wykresu dot plot i są to projekcje członków Rezerwy Federalnej na temat tego Ile obniżek stóp zostanie po prostu dokonane do końca 2024 roku? No i oto co możemy wyczytać. Po pierwsze, tylko czterech członków Fedu uznało, że obecny poziom stóp procentowych jest odpowiedni i nie powinien ulec zmianie przez następne 6 miesięcy. Z kolei za jednym cięciem opowiedziało się już siedmiu przedstawicieli Amerykańskiego Banku Centralnego, co jest bardzo dobrą wiadomością. I wreszcie, dochodząc do sedna, aż 8 członków Fedu stawia na to, że do końca tego roku będziemy mieli dwie obniżki stóp więc widzimy no, taką ogromną przewagę osób z spolaryzowanych Federalne, które uważają, że proinflacyjne zmiany muszą zajść w polityce monetarnej USA jeszcze w tym roku. I tutaj ta globalna zmiana polityki pieniężnej też odzwierciedla głębsze trendy gospodarcze i wyzwania, podczas gdy niektóre gospodarki korzystają z obniżek stóp w celu stymulowania wzrostu, a inne borukają się z presją inflacyjną, która wymaga no, takiego bardzo strasznego podejścia, tak? I takie banki centralne jak Reserve Bank of Australia czy Reserve Bank of New Zealand utrzymują stabilne stopy, stawiając na kontrolę inflacji zamiast na wzrost gospodarczy? I te różne strategie też, myślę, podkreślają taki skomplikowany balans, sobie to nazwijmy, z jakim muszą się mierzyć decydenci polityczni. Więc dzięki tym różnym mechanizmom na całym świecie, w następnych miesiącach, po prostu mówiąc już takim prostym językiem, najpewniej będziemy obserwować poprawę globalnej płynności i o tym świadczą chociażby wykresy przed Waszymi oczami. Na przedstawionym wykresie widzimy cykl global liquidity. I wykres przedstawia zmianę globalnej płynności na przestrzeni lat od 1968 do 2026 roku. A ta czarna linia reprezentuje ilość pieniądza w obiegu, a czerwona przerywana linia ilustruje powtarzający się cykl o średniej długości 65 miesięcy. Więc globalna płynność odnosi się do dostępności funduszy w globalnym systemie finansowym, które mogą być szybko i efektywnie przenoszone pomiędzy różnymi rynkami i aktywami. I to jest bardzo ważny wskaźnik, który no serio pomaga zrozumieć ile jest dostępnego kapitału, który może być co najważniejsze wykorzystywany do inwestycji. Pożyczek czy do innych operacji finansowych. Więc ta globalna płynność jest mierzona poprzez analizę aktywów po stronie bilansu sektora prywatnego, w tym krótkoterminowych zobowiązań dostawców kredytów, takich jak banki, instytucje parabankowe oraz przepływów pieniężnych gospodarstw domowych i korporacji. A indeks GLI pozwala na porównania między krajami oraz w czasie, ułatwiając analizę trendów płynności. I na wykresie Możemy zauważyć cykliczność właśnie w tych poziomach płynności, gdzie te fazy wzrostowe i spadkowe po prostu regularnie się powtarzają. I ta obecna prognoza sugeruje, że globalna płynność powinna osiągnąć kolejny szczyt około września 2025 roku po ostatnim dołku w roku 2022. Więc podsumujmy sobie to wszystko. I postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy to koniec Hossy, No bo według mnie nie. Rozumiem też, że wiele nowych osób właśnie którzy dopiero dołączyli do rynku, obawiają się tego, że jesteście tego ciekawi. Szczególnie, że przebiliśmy alt.mh jeszcze przed halvingiem, co dotychczas nie miało miejsca. Ale również po tym wydarzeniu rynek nie chce nam rosnąć. Alty zaliczyły korektę rzędu nawet 70% po niektóre z nich, ale średnio tam 30-40%. Więc no też jest wiele czynników sugerujących, tak, że największy buller jest przed nami, bo wedle cykliczności Bitcoin osiągał swój szczyt Hossy w około rok do półtora roku po halvingu i ponadto kryptowaluty i finanse tradycyjne są mniej lub bardziej są skorelowane. Średnio hosta Wall trwa około 5-6 lat, więc jesteśmy dopiero na jej półmetku sobie powiedzmy. Mamy też dane on-chainowe, które nie sygnalizują nam jeszcze tu tego cyklu, a to jak będzie sobie radził rynek krypto w najbliższych miesiącach zależy w największym stopniu od polityki monetarnej banków centralnych. I jak widzieliście na przedstawionych wam slajdach, to globalna płynność dopiero nam się poprawia, a jeszcze przypadałoby w okolicach 25 czy 26 roku. Więc na te argumenty Momenty patrząc, mając na uwadze, po prostu śmiem twierdzić, że HOSSA dopiero nam się będzie rozkręcać i po tej nudnej fazie konsolidacji i kapitulacji wielu altcoinów przyjdą w końcu pragnione wzrosty. E, więc pamiętajcie o tym, żeby napisać w komentarzu, czy według Was jest to koniec HOSSY, tak czy nie i dlaczego. Uzasadnijcie trzy najciekawsze odpowiedzi, aż trzy dostają po 100 dolarów w USDT. W ciągu 48 godzin odezwę się na te komentarze jury wybierzemy zwycięzców. I żeby wziąć udział w tym konkursie, subskrybujcie kanał i kciuk w górę pod tym filmem. I tym samym linki do mojej grupy, gdzie wrzucam moje zagrania, są w opisie do Discorda naszego i co najważniejsze do właśnie tego przepisania konta, o którym mówię na ByBicie, jeżeli chcecie korzystać z tych moich zagrań, z naszego kursu, z cashbacku, z giveaway'ów, konkursów i turniejów, to macie pod spodem link, wchodzicie, jeżeli już konto na ByBicie macie, taka nowa akcja, wchodzicie, wpisujecie 24727, tak jak macie na ekranie teraz i wpisujecie, czemu chcecie się przepisać, czyli na przykład właśnie tam po angielsku, że no lubicie oglądać kanał Marka i dlatego i to wystarczy i po prostu 100 dolarów musicie mieć minimum wpłacić lub trading volume na 2000 dolków, i tym samym jesteście pomyślnie przepisani Podpisani, macie dostęp do wszystkiego. I pomimo tego, że kiedy zrobicie KYC, nie możecie zrobić konta, to nie macie w końcu takiego czystego, tylko przypisane do partnera z największymi bonusami w Polsce. Więc zachęcam do sprawdzenia, trzymajcie się, cześć!